To jest kanał Polityka RP. Zdaniem Figaro po prostu Macron chce wprowadzić u Putina przekonanie, że NATO nie ma takich granic, których nie przekroczy, że to jest wprowadzenie takiego elementu niepewności po stronie Putina, bo on do tej pory bazuje dokładnie na tym, że uważa, że wojska NATO nie wejdą na Ukrainę, że nie mogą przekroczyć jej granicy. Nie wiem, czy to jest słuszne rozumowanie, bo z kolei były zastępca szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego, generał Leon Kowalnicki, twierdzi, że gdyby wojska NATO weszły na Ukrainę, to Putin użyłby taktycznej broni jądrowej, czyli takiej broni jądrowej o ograniczonym zasięgu. Pani Anna Zalewska. Proszę zauważyć, że cały świat dyskutuje i próbuje komentować słowa pana prezydenta Francji. Ja bym mu zalecała, żeby najpierw wycofał z Rosji cały biznes francuski, no, który dobrze, tam francuski biznes został, zarabia, dostarcza zresztą, czy pracuje na PKB Rosji. Rzeczywiście to jest o tyle zaskakujące, że pamiętamy pana prezydenta z wypowiedzi o śmierci klinicznej NATO, o tym, że z Putinem trzeba łagodnie. To przed wojną było. Pamiętamy, że w 2014 roku było embargo na dostarczanie broni do Rosji po pierwszej wojnie, po zajęciu między innymi. Ja też pamiętam czasy, kiedy Francja w ogóle nie uczestniczyła w strukturach wojskowych NATO. Między innymi Francja i Niemcy te broń dostarczały, ewentualnie dobrze, elementy pani krytycznie do tejże podchodzi do tego, co mówi broni, Macron, to po pierwsze. Po drugie, myślę, że też trzeba to czytać wewnętrznie, dlatego że Macron ma duże kłopoty, między innymi związane z buntem rolników i z Zielonym Ładem, a on jest rolników też uspokoi zapowiedź wysłania wojsk do Ukrainy? Odwracając uwagę w debacie wewnętrznej. Najważniejsza jest deklaracja przede wszystkim polskiego państwa, że nie ma takiej możliwości, mówi prezydent, mówi premier. Trzeba dostarczać amunicji, trzeba na wszelkie sposoby wspierać Ukrainę. To też jest taki komunikat dobry dla Polaków i prezydenta, i premiera, bo pamiętajcie państwo, że w Polsce gościmy mnóstwo młodych ukraińskich mężczyzn. Trudno sobie wyobrazić, że my mielibyśmy pomysł wysłania naszych żołnierzy, pani minister, jeśli no, pani armia pozwoli, ukraińska jest Estonia, na terenie Polski. Estonia zdecydowała się przyłączyć do poboru i skłaniać tych Ukraińców, którzy są na jej terenie, młodych Ukraińców, żeby jednak ruszyli na wojnę. Myślę, że to jest dobry pomysł, ale w związku z tym też trzeba czytać rytualne grożenie Putina z wypowiedzią pana prezydenta Francji. Rzeczywiście ten rytuał powtarzany w każdym orędziu o groźbach. Dobrze, o tym, to ja mam konkret. Pan prawda, gospodarka rosyjska ma się dobrze. No wie pani, że ale na ona Ukrainie, nie upadła. No, na Ukrainie, oczywiście. Lata. Na Ukrainie, że jest prowadzona operacja specjalna. Dobrze, ale nie, wie państwo, odłóżmy na bok retorykę. Pan Ryszard Petru, bo mamy konkrety, drodzy państwo, Financial Times. A to jest retoryka Putina. Dobrze, ja mówię tak, pani uważa, że to jest retoryka Putina. Dobrze, ja mam konkret. Ale w wypadku wojny, gdzie sytuacja może zmienić się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, trzeba to oczywiście traktować poważnie. Rosja, Financial Times. To jest kanał Polityka RP.